Państwo sobie po sztuce zabierzecie i być może, że w jakiś sposób rozkopujecie między swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Pan prezes ma nagrany plik w PDF-ie bodajże, który można powielać z tą ulotką. Na tylnej stronie dodałem strony internetowe, to jest strona moja bez przesady.pl z zaznaczeniem działów, które mówią o tym temacie, to jest Kresy Ziemi Zabrane i Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienickiej i strona księdza Isakowicza, bo tam jakby się też grupuje cały ten ruch kresowy, bo księdza piszą ludzie i zresztą ksiądz często też linkuje informacje, które ja jemu przesyłam, jak i też inni ludzie, którzy zajmują się tą tematyką. Między innymi jeden z naszych znajomych ostatnio udało mu się doprowadzić do sytuacji, w której został jeden ze zbrodniarzy UPA przesłuchiwany przez naszych pewnych. Efekt był taki, jaki był, to znaczy nie było efektu, no bo tak to jest u nas skonstruowane, należy tylko poleć na tym. A to jest właśnie zdjęcie pod Państwa pomnika, przesłane też przez prezesa, który umieściłem na stronie, żeby też i inni ludzie widzieli. Chciałem dodać, że strona odwiedza bardzo dużo ludzi. To są osoby z całego świata. Mam wejścia ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Izraela, z Chile, ogólnie z Ameryki Południowej, z Australii. Także należy pamiętać o tym, że każda informacja, która tam się pojawia, jest jednak bardzo szeroko dostępna. Każda z nich, każdy z tych tematów jakby jest cały czas wisi. Nawet niedawno na spotkaniu z księdzem miałem okazję rozmawiać z osobami, które dopiero co tą stronę odkryły, wchodziły na nią i że tak powiem, czytały na bieżąco całe wręcz działy poświęcone kresu, bo się okazało, że mają jakieś swoje korzenie kresowe i chcą czegoś tam znaleźć, coś szukać. Tematy są na stronie różne. No, polecam szczególnie dla młodzieży, bo można po prostu, można też komentować na stronie, można samemu coś napisać. Ja w zasadzie publikuję wszystko, co nie zawiera jakichś epitetów. No i co jest jakoś tak w miarę zredagowane, bo nie ukrywam, że sam całą stronę redaguję. Jest kilka osób, które mają swoje loginy, między innymi prezes UPR Bartosz Juźwiak, który od czasu do czasu wrzuca tam swoje informacje. Jest pani Bożena Rada z Warszawy. Jest pani Agnieszka Ogdzicz z Gdańska, która też wrzuca różne informacje, także strona, że tak powiem, żyje, rozszerza się, jest coraz więcej osób, które wrzucają te informacje. Zachęcam, być może znajdzie się tu z Państwa grona osoba, która uzna, że warto pisać o tym, co się dzieje w Olsztynie. Sama idea strony, bo ta domena została mi, że tak powiem, użyczona też przez przyjaciela. Sam pomysł strony jest taki, że ma mówić o rzeczach, które są jakby bez przesady. Ten zwrot jest często w naszym języku stosowany i może być różnorako rozumowany. Ja to akurat, jeżeli chodzi o kresy i ludobóstwo, rozumiem w ten sposób, że bez przesady, że o tym nie mówimy. Nie może tak być. Bez przesady trzeba o tym mówić. Także w tym kontekście należy rozumieć wszelkie informacje zawierane przeze mnie na stronę dotyczące kresów ludobójstw. Staram się też zrobić jedną rzecz, mianowicie przedrzeć się do tej myśli masowej, żeby ludzie jakby oswoili się z określeniem ludobójstw genocid. Mają w końcu, my to już w ogóle szczególnie, bo Państwo to szczególny ukłon okresowy. Nie powinniście używać żadnego innego sformułowania. Żadne mordy, żadne to ma być ludobójstwo, bo spełnia wszelkie normy i warunki. To jest tak samo jak z ludobójstwem ormy. Turcja do tej pory nie chce tego uznać, chociaż to było ludobójstwo. W pełni jest to potwierdzone. Uznały to inne państwa. Szwecja, Stany Zjednoczone. Dokładnie. Wiele jest państw, Francja, które uznały. I my musimy iść tą drogą. Po prostu uparcie za wszelką cenę forsować to określenie. Bo my sprawdzimy. To, że
ktoś nie chce go uznać, to nie znaczy, że nie jest prawdziwy. To znaczy, że ono jest niewygodne politycznie dla tego. Ale to nas nie interesuje w tym momencie. Prawda powinna się przebić bez względu na te czy inne sympatie polityczne. I tutaj powtarzam raz jeszcze, no z przykrością muszę stwierdzić, że ta czołowa partia polska, która jest niby partią patriotyczną, również nie chce się dołożyć w swoich wypowiedziach do tego zwrotu, do tego terminu, żeby nas wesprzeć. I to jest niedopuszczalne. Dlatego po latach, które uznawałem, że to jest partia prowadząca, uznałem, że no niestety to nie jest dobre. To nie jest ta droga, to jest partia, która nas oszukuje w tym temacie. Jeżeli zmieni swoje zapatrywania w tej materii, to może wtedy zmieni swoje zdanie. Na razie to zdanie jest takie, bo przynajmniej inne. Powinniśmy liczyć oczywiście tylko na siebie i myślę, że stworzyć jakąś taką grupę wzajemnego wspierania się, wzajemnej pomocy we wszystkich środowiskach sobie. W końcu przestać dawać się dzielić przez nimi. Gdybyśmy stanowili na tyle dużą siłę, która mogłaby wywrzeć wpływ na mechanizmy polityczne, aby doprowadziły do uznania faktu ludobójstwa na Wołyniu i doprowadzenia do pociągnięcia do odpowiedzialności państwa ukraińskiego. Bo państwo ukraińskie jest bezpośrednim spadkobiercą. Jeżeli budują tam pomniki Bandery, Szuchowicza, no to przyznają się w takim razie do tego, że mają z nimi coś wspólnego, ze zbrodniarzami. Jeszcze. Więc powinni w tym momencie oficjalnie, no ja nie żądam niczego więcej, oficjalnie powinni przeprosić za zbrodnie. Byłem autorem listu do nieżyjącego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zginął w Smoleńsku w wypadku pana Kochanowskiego. Gdzie to wyraźnie napisałem, tekst tego listu, podpisany zresztą przez wszystkich obecnych na tej konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i przez osoby z 27 Wojskiej Dywizji AK, i przez panią Siemaszko, przez księdza i przez wielu innych osób, przez reżyserów filmowych, między innymi twórcę wspaniałego filmu Kuba. Mówił wprost, że czekamy na zburzenie pomników zbrodniarzy i oficjalne powiedzenie przepraszamy za te zbrodnie. Jest to dyshonor dla państwa. No, trudno, ale to przecież nie my ich namawialiśmy do tego, żeby oni w tej chwili podawali ręce osobom, które w prostej linii dziedziczą jakby spuściznę zbrodniarzy. Oni mogą się od tego odciąć i na to czekamy. Ponieważ tak jak mówiłem, większość Ukraińców jest dokładnie takiego samego stanie jak my. Ale się chyba boją. Ale się boją. Być może są inne powody, być może są zakrzykiwani, być może są na tyle finansowani ci, którzy forsują tą nieprawdę, że mają szansę przez przebicie się tej prawdy ci Ukraińcy, którzy mają takie zdanie jak my, chociaż jest ich większość. Ostatnie badania na Ukrainie mówiły o zmniejszającym się poparciu dla elementów nacjonalistycznych. Spadło to gdzieś poparcie z około 25%. Głównie Ukraina, oczywiście zachodnia, bo wschodnia w ogóle się odcina od tego. Tam kukły, Bandery są palone w Odessie, są filmy na stronach internetowych, które tu pokazują, jak jest sąd nad kukłą Bandery, która jest spalana przez właśnie Ukraińców. Także myślę, że jest tu płaszczyzna porozumienia i musimy o tym pamiętać. Musimy szukać kontaktu z tamtymi właśnie Ukraińcami, którzy mogą nam dopomóc w tej wspólnej walce. Ale jest wiele sił, które nam wyraźnie w tym przeszkadza. Myślę, że bardzo nie wiem. A co pan sądzi o Rosjanach, którzy właściwie mają podobne zdanie, ale właśnie też negują całą ideologię UPA? Ale mają oczywiście swój własny interes. To jest temat dość problematyczny, bo no, Rosja sowiecka była okupantem i tamtych ziem, i naszej ojczyzny.